myślałam, że zaczynamy vloga, słuchajcie, jestem u Grzegorza, w ogóle u Grzegorza w aucie, dlatego że mamy nagrywać vlogi kulinarne, przepisy będziecie mieli, namówiłyśmy go, będziemy go pilnować, żeby to robił, prawda? Tak jest, oczywiście. I jedziemy po kartę do kamery, bo się okazało, że nie mamy karty do kamery, więc najpierw jeszcze podróż karciana, a potem będę wam nagrywała jedzonko na dwie ręce, jedne na vloga, drugie na vloga, wiecie jak jest. No i wesoły autobus. Czy kaczkę na tak, 8 godzin, tak. 3 dni? Ojej, to tak, to się piecze. Ale szybkie, szybkie, łatwe, prędkie jedzenie. A ja chciałam coś powiedzieć, żebyś zrobił szybkie, łatwe, takie małe cośki. Ja już mówiłam, na vlogmas. Tak, ładnie. Takie małe coś, tu ciasteczko, coś smakiem, tam babeczkę, coś, tam muffinkę. Tak. Dokładnie. Tak. No to okej. Okay. Tutaj ten, wiesz, vlogmas gotowania, magiczną. No, dokładnie. Tak. Gotowanie też. Ale będziemy miały fajnie. I przygotowałem talerze swoje ceramiczne. O, także super! Myślę, że jakoś to własne talerze. Rozpolimy to. Ogarnięcie. A ja się włączyłam, bo chciałam wam powiedzieć, że tak? Dobrze, że pojechałyśmy. Ja do aparatu. Z Grzesiem po kartę, bo włączam aparat Media Expert, a błąd karty. Więc sorry, nie byłoby nagrywki. Ja tak to kupiłam kartę, karty nigdy za dużo. Jedziemy dalej. Bo nie wiem, czy wiecie, moi kochani, ale my będziemy w tak zacnej kuchni nagrywać. Ja tu się tak trochę... O, proszę bardzo. Proszę bardzo. I blaty. I wszystko śliczne. I śliwkę ukradnę. Jeszcze droższe. O, tak, tak, tam to były ale w ogóle. Ale mówisz o tych świecznikach? O, i mamy picie. A słuchajcie, przygotowania do programu trwają. Tutaj będziemy przestawiać barki, kuchnię, wszystko będzie. A to chyba będzie dobrze, jak będzie na tle, nie? Tak, tak mi się wydaje, że to stół musi być. Stół musi być. Tak. Statywy. Statywy. Ten kąt widzenia znacie. Tu są wszystkie wyrocznie. Kamera się ładuje. Kamera się ładuje. I będziemy działać. Po prostu. A to ja. O, mogę zrobić. Mogę zrobić. Ten outfit of the day, słuchajcie, moje ulubione spodnie z płótna, genialne po prostu. No i słuchajcie, teraz już przygotowujemy się, już wiem co będzie, jakieś łososie, gruszki, papryki faszerowane i różne rzeczy. Grzegorz przygotowuje plan tutaj, żeby to ładnie wyglądało i wyciągamy produkty, Lodówka jest, będziemy wyciągać. A ja powinnam sobie zrobić selfiaka na ładnych tych. Idę po aparat. Nie wzięłam. Przeżyję. O matko, i zioła będą, zobaczcie. Zobaczcie, będą zioła. Będzie pięknie. Mięta, lubczyk, koper i pierwszy. Proszę bardzo. Będą mięta leśna. A gdzie kładziemy produkty? Tu położymy, żeby je zrobić, tak, może, nie? No, dobra. To dobra. Dobra. Myślę, że to będzie tak. I zrobimy wszystkie na raz. Tak, to sześć. Ja to sobie mogę tutaj jeszcze. O, 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 to swobodnie. Proszę bardzo. Tak, i mam Grzesia w kuchni. No nie, ja kiedyś miałem stresa. Dwa razy przygodę z konkursie polski pierwszy turniej. Recytatorski. Pierwszy polski turniej wypieków. Wtedy prowadziła młoda. Wróć. Wtedy prowadziła zawsze młoda pani Grycan i ten co prowadzi, twoja twarz brzmi znajomo. No. No i to był taki pierwszy w Polsce, w Londynie, w Stanach, to było pod Bake Off. A u nas był pierwszy polski turniej wypieków. I tam właśnie brałem udział też. Ja muszę było to znaleźć. No, można znaleźć. Który program? Który to był? To było na TLC. No dobra, ale który jakiś tam odcinek, to była jakaś seria na to pewno. To była seria, jestem w pierwszym i bodajże w drugim odcinku. Taka ciekawostka, kochani. Zaczynamy. Dzień dobry, moi kochani. Witam. Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w mojej magicznej kuchni. Mam nadzieję, że zainteresuję was swoimi przepisami, które, jak wiemy, kuchnia jest cudownym środkiem przekazu radości naszej, miłości, zaangażowania w związek, ale też i chęci zrobienia czegoś miłego partnerowi, partnerce lub sobie po prostu. Kuchnia zawsze jest pełna
zapachów, kolorów, smaków, no i magii oczywiście. Dzisiaj potrzebny, tak? A bo ty będziesz, może on będzie od razu mówił, co? No. Skarmelizowane. One muszą przejść smakiem, zapachem ziół, które są w środku. Dobra, stop. Poczekam, aż się zagotuje ładnie. Ten telefon zabójczy nagrywa. Pięknie nagrywa telefon. Zrezygnowaliśmy z kamery, a normalnie leciliśmy po tą kartę jak wariaci. Ale emocje. Chyba tak. Mało tego. Zobaczę, czy ta karta nie ma tego i małej, bo teraz mają małe. Zaraz sprawdzę. A, bo się czasami... A ja okazałam się lekko niepotrzebna. I siedzę tu z boku. I tylko błyszczę pomysłami. Tak jest. Ale za to na jakiej jestem. Blopersy. I można. Ale za to na jakiej wygodnej kanapie się czuję niepotrzebna. To wiecie, to jak płakać w Mercedesie. Dam radę. Ciemne, zielone, wszystko to, co jest, wyciągamy. I to będzie lepiej. Używamy rączek i palutków. Można to zrobić łyżką. Teraz pewnie tak będzie. O. I otwieramy. Poczekajcie. O. O, tak, to rzeczywiście łyżka będzie lepsza. I wydrążamy. Nie broń mi, strasznie się świecę, kochani, ale sorry, ja tu jestem zalegaczem kanapowym. Bo ty jesteś gwiazda. Nie, no ja jestem hrabina tylko. Ale okropnie się świecę, naprawdę, nie wiem czemu. Znaczy światło mamy tutaj po prostu i to tak wygląda. Studio. Bo to jest studio tego. No, ale jestem przeszczęśliwa, bo po prostu pachnie całe guacamole. Ja nie pamiętam, żebym ja w ogóle próbowała guacamole. O, jak fajnie. O, jak fajnie, mam gruszkę. Więc ja zalegam na kanapie, praca w ref. Efekty będą jak hrabina, słuchajcie. Nie, ale zobaczcie, za mną są statywy, coś tam tutaj po prostu pilnuję, żeby wszystko było zacnie, żeby nie było, no. Ja wiem, że powinnam, a ja mam nawet statyw chyba wzięłam sobie, będę mogła dalej wam pokazać. No, kochani, tam się dzieją filmy. Dzieją się filmy, a ja wyszłam troszeczkę na ogród pooddychać, ale tak stwierdzam, że przy tych 30 stopniach to chyba oddychanie było bardziej jednak w tamtej kuchni, także czym się kok trochę nie utrzymuje. No, trudno, to nie ja tutaj występuję, tylko Grzegorz robi kuchnię, a ja właśnie na tarasie u Grzegorza i tam widać drzewka. I ptaszki słychać, jest naprawdę fajnie. I przypomniało mi się, że wzięłam statyw, żeby mi się wygodnie nagrywało tego vloga właśnie. Jest w sumie godzina po trzeciej. My dopiero jesteśmy przy pierwszej potrawie, przy łososiu w gruszkach i guacamole. Ale to będzie na kanale u Grzegorza. I jeszcze są dwie potrawy, także fajnie. Ja odpoczywam. Ja odpoczywam. Po całym dniu pracy Grzegorz pracuje. Trochę mnie nie było, a tu już, o, gotowe zawiaski są po prostu przepyszne na pewno i będą się piekły. A my normalnie chyba jesteśmy w trakcie ustawiania talerzy. I to normalnie z pracowni, no też właśnie aż podeszłam, wstałam, byłam. O, i ja. Juhu. Nie, o, Dorota akurat. Dokładnie. No, także działamy. Cały czas ja to sobie robię tutaj, wiecie, co ja sobie robię? No stop, jakieś zdjęcia, bo ja nie mam tak fajnie zrobionych mebli. Bo to, ja wam powiem jedno, to nie jest kwestia miliona dolarów, to jest kwestia pomysłu i umiejętności aranżacji przestrzeni, której ja nie posiadam. Grzegorz posiada, więc będę wykorzystywała do selfiaków.
prawda jest taka, że zaraz degustacja. To jest ten moment, na który czekałam najbardziej. Clou. Teraz będziemy musiały wymyśleć, jak ustawić aparat, żeby to nagrać. I będziemy ciamkać. Po prostu. Zdjęcia się robią, a ja wam pokażę, jak wyglądają z góry. Słuchajcie. Dobra, czekaj, jak będziesz to kładł, to ten, to ja to nagrywam. Ślicznie. Przekładamy nasze... Przekładamy nasze guacamole. Już chwilę odleżało w lodóweczce. Jest zimne. Do gorących kopek będzie jak najbardziej słuszne. I już za chwilkę zapiszę wezmę degustacji. A my, słuchajcie, już przechodzimy do drugiego dania. Także tak. A dostałam sukienkę. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Bo przecież trzeba troszkę inaczej być w degustacji ustawionym. Więc wiecie, sukieneczka. Ale już wam pokazuję. Taką będę miała sukienkę. Oczywiście to jest pracownia. Naturalne klimaty. Proszę bardzo. Sukienka piękna. Jak się w nią wbije, to wam pokażę. Także tak, sorry za bałagan. Już mi tutaj Grzegorzowi. I pokażę wam, co się dzieje. O. Proszę bardzo. Tarcie. Kurki. Ziemniaki, cebula. I manufaktura. Niekoniecznie cudów, ale... Zobaczcie, jakie Grzegorz ma tutaj te słowiańskie, sekretne życie drzew, twój dobry rok. Agnieszka Maciąg? Okej. I tarot! Zmienia się światełko, zmieniają się okoliczności. Uwaga. A tu mamy na stole smietanę i tam się robią placki. Się robią, nic się samo to nie robi. Słuchajcie. Ja tutaj, o, tam leży moja kiecka. Do nagrywek. Telewizja. Jestem zadowolona, słuchajcie, bo mam jeden dzień. Po prostu siedzę na tej kanapie rozwalona jak cesarzowa. Tutaj praca w re. Ja tylko wspieram mentalnie po prostu i czarodziejsko. Dobrze mi. Kochani, ja tu mam najlepszą rolę ever. Jestem degustatorem wszystkiego. Zobaczycie to na grzesiowych kulinariach. Natomiast mamy kurki, mamy słodką śmietanę. Ja próbuję wszystkiego naraz. Jakbym nie wróciła do domu, to tylko z przejedzenia. I przykrywamy, ale nie do końca, żeby się delikatnie tutaj parowało. Sól i pieprz do całości na koniec, ze względu na to, że gdybyśmy posolili od razu tą wodę, to papryki będą twarde, będą takie bardzo jędne. To jest nie do końca dobre, bo one muszą być... No matko Błonek, to no, już płaczę. W tym momencie tak mi oko. Bo nie zrobimy tego ujęcia. Wyjdź na papierosa. Nie ma czasu, bo się robi. Bo się papryka paszerowana mięsem już się gotuje. Tak. A w tym momencie po matko mi oko, tak? Po wszystkim. Może będziemy takie te, jak to na końcu tych wszystkich... Bloopersy. No. Bloopersy będą, no po prostu. Papryka faszerowana mięsem już się gotuje, słyszałam to 4 razy. I Matrix. I dzień świstaka. Dobra. To się dzisiejsza klatka krzywo zrobiła, przepraszam. To muchę widzę, która... No koniec, już poszło. Dobra. Spróbuję być poważnym tego nie, tam. Oczywiście. Jeszcze do palca włożyć. Dobra. Dobrze. Faszerowana papryka mięsem już.